Nie ma nic lepszego do robienia wieczorem niż oglądanie ty. Jest. Ale po co? Spartiatik! My to oglądaliśmy. No nie, najlepsze momenty. Dobra, najlepsze to zobaczmy. 18 maja, to już się to już Krzysztof dawno. Iwisz, witam byliśmy państwa. Po tym. Iwona wie, co zwisa. Chociaż no. Może ona tego nie wiedzieć. Zwis? Ja chyba wiem, nic. Co zwisa. Boję się tak boję Śmiało. Się to powiedzieć. Nie bój się. Śmiało. Tak. Jesteś pewny, Krzysiu? Pewny. Wal. No dobrze. Uważam, że zwisa. No. No nie. Dawaj, właśnie nie, dawaj. Nie, no. No dobra. Co powiem? Naprawdę? Chcesz tak. Wiedzieć? No właśnie to. Penis zwisa. No kazałeś mi to powiedzieć. Przy tobie nie uwierzę. Naprawdę? No na... Nie, 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 nie. No ja uważam, że zwisa. To przy mnie, no przy mnie zwisa. Pewnie was zaskoczę, ale to nie ja będę dziś kłamał. A też tak ci nie uwierzyłem, weź tam zajrzyj. No? Jak? Pewnie was zaskoczę, ale to nie ja będę dziś kłamał. Uwaga, zobacz, jak... Chyba się wpieprzył w dziurę. NPC pieprzony. Nie no, nie siadło, nie siadło. Chyba nas nie oszuka dziś. Jakbym puścił płytę, uwaga, ja go włączę. Zrobię zamki jeszcze raz, zamki, zamki. Patrzcie, dokładnie to samo. Włączam gościa, no proszę, sprawdź. Patrzcie, uwaga. Pewnie was zaskoczę, ale to nie ja będę dziś kłamał. Ale chłop jest chyba tak zestresowany, że on nawet nie rozumie. Syna, nie? Sadgę. Magnetofon. Pomóż mi przeczytać, tylko głośno i wyraźnie. Śmiało. Co zwykle bierzemy do ust? Dziękuję. Dziękuję ci Ten bardzo. Program. Natalii. No ja niestety z własnego doświadczenia... O, no dziękujemy ci bardzo. Teraz jest w cenie otwartość, proszę bardzo. Często do ust biorę na przykład papierosa. Naprawdę? Niestety tak. Nie no, chyba znamy lepsze rzeczy, nie chłopaki? No. Ja pierdzie. Ten program, Boże. Ten program, widzowie. Był taki boomer humor kiedyś. Aj. Ciężka sprawa. Ale kiedyś takie coś to było trendem. Robienie takiego humoru w telewizji to był trend, rozumiecie? Wymień dyscyplinę sportów wodnych, Łukasz. Dyscyplinę tak. Sportów wodnych. Jak każdy mężczyzna, piłka nożna. Ja... Boże. No i git. Zaskoczyłeś. Zaskoczyłeś mnie, jak każdy mężczyzna. Sport wodny to piłka nożna. Na co, w co lub gdzie można wdepnąć? Jak? Powiedzą, że w gówno? Śmiało. Tak nieładnie. Wal od razu. To się wytnie. W gówno. A dzisiaj by zacenzurowali, czy nie? Zobaczmy, czy mamy taki wariant. Proszę bardzo, najpopularniejsza odpowiedź, 250 zł. Co no i wyszło. Dobra, trochę się zakręcę, no. Ale jak ja bym na przykład znalazł sobie takiego... Co kosmici robią z porwanymi ludźmi? Kosmitka, panią kosmitka. Co byś ją zrobił? Wziąłbym jej... Wziąłbyś ją? Jakby była taka ładna. Nie, ale zaszczepiłbym jej... No śmiało, co byś jej tam zaszczepił? Takiego małego chipa. Ja pierdzielę. Dlaczego tak skromnie mówisz, że masz małego? Ja pierdzielę, co się dzieje w tym programie, no widzowie! Nie, za dużo! No to jest chore gówno. Za dużo. Mały, ale wariat. Mateusz, miał czas się zastanowić. No śmiało, dawaj. Takiej wizji jak Ania tutaj nie mam. Nie Jakie warzywo lub owoc może kojarzyć się z męskością? Pokazywał tutaj,
aczkolwiek wszyscy tak warzywa wymieniali, to może owoc wymienię. O, proszę. Na przykład pomarańcze wymienię. Słucham? Pomarańcz. Ale czy widziałeś kiedyś męskość w kształcie pomarańczy? No, zależy, w którym miejscu o tej męskości mówimy, ale... bo jest i po bokach, i tak na wprost. Ja ale tak... zaraz, zainteresowałeś mnie. I powiedz mi, czy twoja męskość wygląda jak pomarańcza? Nie wiem, o co tu za bardzo chodzi. Bo mu się porypało. Chodzi o jaja? Pomarańcze nie ma. Myślałem, że chodzi o to, że jak chłop ma raka mózgu, takiego dużego guza tutaj, wielkości pomarańczy, ale jest męski i to dobrze znosi. To wtedy można powiedzieć, że taki pomarańcza, czy nie? Ale... ale po boku... Co? Zależy, jaki pomarańczy mówimy, ale... Kasiu, jak ty to... Patrz na Kasię. Kasia nie może uwierzyć, no. Kasiu, jak ty to rozumiesz? No chyba chodzi mu, nie wiem, no o dwie mandarynki brazylijskie od dołu. O, o. To było pomarańcze, a nie to... To bardziej granaty. Bo takie słodkie? Aniu, o co może chodzić Mateuszowi? Takie wybuchowe. Grają na komputerze. O, Clint Eastwood. Czekajcie. Co mężczyźni robią z mężczyznami, a nie robiliby tego z kobietami? Chodzą na ryby, chodzą na mecze. Edmundzie, pomożesz mi? Tego nie mogę doczytać. Co tu? No coś tu niewyraźnie jest napisane, ale spróbujemy. Uprawiają seks. To jest najwyżej punkt. Co mężczyźni robią z mężczyznami, a nie robiliby tego z kobietami? I to jest... ...ankietowana odpowiedź? Tak, 2500. To co za ankietowani byli? Właśnie, kogo ci organizatorzy ankietowali? Nie no, nie przeszłoby to dzisiaj na pewno. Chyba nie, w żadnej telewizji, nawet w TVP. Prawda? To jest pytanie. Koniec tej rundy. Grzegorz Rudy, inżynier technologii żywności. To jest to, co oni mówią. Gdzie jest ten stolec? Niedaleko Ząbkowic Śląskich. Proszę bardzo. Ciągle pozdrawiamy cały stolec. Pozdrawiamy. Czy ty będziesz kłamczuchem? Proszę. To niestety ja dzisiaj będę. To czas zakończyć grę. Mamy już pierwszego kłamczucha. Ja pierdolę, Boże. Kasiu, nic się nie martw. Zostaw, zostaw. To może być tak, tylko na przykład ktoś chce mówić, że jest kłamczuchem, a nie jest. Też tak można założyć, prawda? Więc zostawmy. Jest jak jest. Solomonie, jest myślisz? Jak jest. Mogą powiedzieć maskotka penisowa. Co to jest maskotka penisowa? Dawaj. Co to takiego jest? To jest po prostu penis. Dziewczyny piszczą na widowni. Penis. Ale Viola powiedziała wibrator. Wiesz, tak, że to jest... Mm-hmm. To jest jakby to samo. Postaw na coś innego. Na kij. Słucham? Kij. Kij? Tak. A jaki kij w sex-shopie? Kij do... To jest rodzaj asesoria do... Chodzi ci o bicz. Tak. O bacik. Tak. Czy może być page? Kij to golf. Page, to jest coś takiego, co mówisz. Nie mogę. Fajnie jest, tak myślisz? No. Solomonie, dobra wiadomość, 2000. Solomon. Mam jeszcze jedno pytanie i tutaj po prostu pytanie będzie bardzo ostre i bardzo wprost, ale jednak je zadam. Ciekawe jakie. Przepraszam was za to. Co może stanąć? Boże, ten program, widzowie, no nie mogę. Rozumiecie ten program kiedyś? A ile on ma lat? 15. Ciężko. Może jeżeli kradniemy samochody, rowery, to możemy też kraść pieniądze. A myślałem, że powiesz drzewo z lasu. Mam pieniądze, najpopularniejsza odpowiedź. Czy jesteś kosmitą, który zastąpił człowieka? Nie, absolutnie jestem człowiekiem z drugiej kości. Doroto, co tak cię rozbawiło? Nie, przepraszam. Dupa. Czy mogę ci uznać podnoszenie tych ciężarów? Może mi pan wszystko uznawać, co jest punktowane. Proszę bardzo. Podoba mi się twoja pragmatyka.
potem ci wytłumaczę, co to jest. Biedni studenci. A, dziękuję, dziękuję. Na pewno skorzystam. Jest tam. Przedstawiciele, ciężko będzie się pokazać. Jak myślisz? Modelki. Lubisz modelki? O. Przedstawiciele którego zawodu mogą czuć się zmęczeni nieustannym uśmiechaniem się. Może za mocno się odchudzają trochę, szkoda ich, no. Tak. Takie trochę, jak mają więcej ciała, kości. Fajnie, nie? A czy może być hostesy? A co to jest? Streamerzy? To jest właściwie tak jak modelka, ale może coś jeszcze powiedzieć. Bartku, jesteś facetem, dawaj. Przychodzi mi tu jedna odpowiedź na myśl. Śmiało. Dlaczego akurat mnie? Śmiało. Myślę, że z fletem. Dlaczego Boże, tak widzowie. Dlaczego właśnie z fletem? Bo zgrabnej kobiecie potrzebny jest zgrabny flet, a flet akurat bardzo ładnie wygląda. Dlatego będzie cokolwiek miałoby to znaczyć. No, Basiu. Z jakim instrumentem? Co powie Basia? Nie wiem, no. Kształt przypomina, kształt kobiety przypomina mi gitara, ale zastanawiam się nad fujarką. Fujara. No, to jest dobrze. Bo fujara czy gitara? Mi się lepiej. W układach damsko-męskich. Ale pytam o instrumenty. Myślisz, że z fujarą jest dobrze? Przepraszam, a czy mężczyzna w rękach kobiety to nie instrument? To prawda. Ja pierdziele, Boże. Co Słuchaj, się dzieje w tym tak, programie? To prawda, jeżeli kobieta potrafi dobrze stroić. W każdym wieku jakiś instrument mężczyźnie można przypisać. Fujara, trąba. To już później, tak? To już później. Ja myślę, że stałego seksu. Stałej partnerki, to tak, jak wysłuchaj. Nie muszą się po prostu trudzić, żeby zdobyć tą kobietę. No tak, no ale to z drugiej strony tak jakby psu zazdrościć kagańca, no. Boże dar. Publiczność wytypowała ciebie, uzyskałeś 63% ich głosów. Publiczność myli się u nas rzadko, a jak było tym razem? Na początku zarzekałem się, że nie jestem kłamcą, ale... To ja nim byłem! I sprawdźmy, jakie były podstawowe odpowiedzi, panowie. Joker. W wieku średnim zobaczcie, czy macie takie objawy, jeżeli chcesz tak, to usłyszeć żart Krzysztofie? Otóż, spotyka się z młodymi dziewczynami, kupuje sportowy wóz, farbuje włosy, ma zmienne nastroje. Wymień sławną osobę, której rozwód stał się sensacją w mediach. Wandziu. Mogę tak ci mówić? Oczywiście. Dziękuję. Panie Krzysztofie, chyba pana wymienię. Kiedy to było? Kiedy to było? Zobaczymy, czy tak odpowiedzieli ankietowani. Basiu, i twoja ostatnia odpowiedź w grze? Zaorany. Na głowę, na łysą pałę. Uważaj, mamy głowę, 1250 zł. I ostatnia szansa na zarobek dla Magdy. Też chciałam powiedzieć, że głowę, bo to w sumie ostatnia część. To jest znane, to ma z milion głowić. Wyświetleń. Nie wiem, ogołasać to sobie można konto bankowe, ale... Mów z własnego doświadczenia. Nie wiem, miałam koleżankę, która sobie jeszcze goliła jedną część ciała, mianowicie goliła sobie ręce. Ale myślisz, że ja mam tu ręce? No nie wiem, nic innego mi nie przychodzi na myśl. Magdziu, na pewno nic innego nie przychodzi ci na myśl. Warto, bo zobacz, te najwyżej płatne są jeszcze wolne. Dawaj, śmiało. Ale ja nie wiem, naprawdę, nie mam tutaj listy. Więc... Nie wstydź się, dziewczyno. Dawaj. Sam raz sobie dobrze ci radzę. Spokojnik jest. Serio tak było? A to może jakaś podpowiedź, nie da rady? To nieźle zagrał, dobrze, bo nie widać było po nim. Mężczyźni raczej nie lubią włosów w tamtym miejscu. O Boże. Jeżeli to jest to, o czym ja teraz myślę, to ja tego nie powiem. Ale to nie mów tego, tylko powiedz, o czym teraz myślisz. Nie. O czym?
Mężczyźni lubią, ale u kobiety nie lubią tam włosów, czy u siebie? Ale możesz to nazwać delikatnie. Je, ona chyba powie nie oczy, tylko jedno no, oko. No są takie nazwy, takie miłe. Są, no. Sucy? Możesz milutko powiedzieć, no na przykład część jak. Część ciała, tak? No właśnie, o to chodzi. Patrz, najwyżej punktowane odpowiedzi wolne, jest szansa na dużą kasę. No to skoro już wiemy wszystko, o co chodzi, no to odbyt, tak? Ale to jest stary, ja to pamiętam. Ty się Tomasz William usiedli. Nie, że nawet mnie zaskoczyłaś. No co no? Nic innego. Znam takich, co to robią, znam takich, co to robią. A inna odpowiedź nie przychodzi mi na myśl, niestety. No i byś popuszczał. Tak. No. Dlatego był nic w każdym prawda, takim programie. Ciebie wyciągałem, chodziło czasach. O miejsce intymne, ale uznam ci to, co powiedziałaś. Nie będzie. Przepraszam, jakie inne miejsce? Aha, już wiem. Myślałam, że okolice bikini się do tego miejsca zaliczają, no, ale dobrze, no. Proponuję tak, Magdziu, nie wnikajmy w to głębiej. Kto kłamał? Solomonie, ty kłamałeś? Nie. To nie ty byłeś kłamczuchem? Nie. Ale zobacz, tam masz wszystkie odpowiedzi wyświetlone na monitorze. Tak. To nawet nie zobaczyłeś. Dobra taktyka, być nie? Być może taka była taktyka, kto wie. Jeżeli nie wiedziałeś, to ty miałeś wszystkie odpowiedzi, tak? Czyli ty byłeś tytułowym kłamczuchem. Tak? Jak myślisz, Olu? No bywa, bywa. Kłamał, ale zgarnął pieniądze dzięki temu, nie? Stare dobre czasy, no czy takie dobre? Ale co masz do tego jakiś rasizm? Co ty sobie wymyślasz? Nie pisz w ogóle takich słów na tym streamie. Bo są zakazane. Czy nie? Nie są. Są inne słowa zakazane. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę